w gościu niedzielnym, z tamtej niedzieli, jest wywiad. Z Panem Ulfem Ekmanem. To był protestancki pastor, Szwed z urodzenia w Szwecji. Bardzo znany, jeden z najbardziej znanych kaznodziejów w Szwecji i w kręgach protestanckich zachodniej Europy. I w pewnym momencie czując jakiś duchowy niepokój, zaczął rozczytywać się w teologii Kościoła katolickiego i stwierdził ze zdumieniem, tu jest pełna prawda. Ulf desperacko szukał prawdy za wszelką cenę. Po 31 latach przewodzenia protestanckiej wspólnocie przeszedł ze swoją żoną do Kościoła katolickiego. Jak bezkompromisowo i szczerze do bólu brzmiła jego wyznaje intuicja. Stawka jest nie byle jaka, mówię. Chodzi przecież o prawdziwość Kościoła. Jeśli Kościół katolicki jest tym, za co się uważa, to nie należy zaprzątać sobie głowy, czy jest najlepszy, najbardziej praktyczny, najbardziej uduchowiony, najlepiej dostosowany do naszych czasów. To jest po prostu ten Kościół, do którego mamy dołączyć. Koniec, kropka. Musiał się kiedyś z tym zmierzyć przed wojną John Henry Newman. W jego przypadku życie poza Kościołem katolickim stało się niemożliwe. Podobnie było ze mną. Nie potrafiłem żyć obok Kościoła katolickiego, wyrażając równocześnie całym sobą miłość do niego. To my tak bardzo powinniśmy Panu Bogu dziękować za to, że jesteśmy ubogaceni pełną prawdą i pełnym darem w sakramentach świętych w Kościele katolickim. To jest taka książka, wywiad pana Trelikowskiego z księdzem Piotrem Glasem, tym, który prowadził ten wieczór pokutny na Jasnej Górze. Ksiądz Glas najpierw był zakonnikiem, wysłali go do pracy apostolskiej, przełożeni do Anglii i tam w Anglii inkardynował się do diecezji angielskiej, jest księdzem teraz diecezjalnym. Opowiada tutaj, jak po 13 latach kapłańskiego życia gruntownie się nawrócił, będąc świadkiem wielkich cudów. Jeździ po Polsce, w innych miejscach i głosi potrzebę nawrócenia pięknego, pełnego wiary, zwłaszcza duchowo. On tutaj w tym wywiadzie przytacza taki przekaz, gdzie Matka Boża
kilkadziesiąt lat temu mówi tak. Mój przeciwnik, szatan, sądzi, że pewnego dnia szczycić się będzie swoim całkowitym zwycięstwem nad światem, Kościołem, duszami. Tymczasem właśnie wtedy ja wkroczę, straszna i zwycięska. Jego porażka będzie ogromna, tym bardziej, że będzie pewien swego zwycięstwa na zawsze. To, co się przygotowuje, jest czymś bardzo wielkim. Nie było czegoś podobnego od stworzenia świata, mówi Matka Boża. Dlatego właśnie wszystko zostało przepowiedziane w Piśmie Świętym. Zapowiedziało ono straszną walkę między mną, niewiastą obleczoną w słońce, a czerwonym smokiem, szatanem, któremu udaje się zwodzić wielu błędem ateizmu marksistowskiego. Pomimo Pismo zapowiedziało też walkę aniołów i moich dzieci ze stronnikami smoka, prowadzonymi przez zbuntowanych aniołów. Zwłaszcza moje całkowite zwycięstwo zostało wyraźnie zapowiedziane. Wy, moi synowie, zostaliście wezwani, by przeżyć te wydarzenia. To koresponduje z tym, co Matka Boża powiedziała w Fatimie dzieciom. Na koniec moje niepokalane serce zatriumfuje. A już najpełniej to zwycięstwo jest opisane 2000 lat temu w Księdze Apokalipsy, którą na rozkaz Pana Jezusa Święty Jan Apostoł napisał, którą tak z uwagą radzę wszystkim przeczytać sobie. A więc, będąc dziś tutaj zgromadzeni, my wiemy, że zwołał nas tutaj Duch Święty. My wiemy, że na nas w Eucharystii czeka Pan Jezus żywy. My wiemy, że mamy całą, pełną prawdę. Nie okrojoną, jak cząstki jej mają poszczególne kościoły protestanckie. Jak to Pan Bóg kiedyś rozsądzi, jest wszechmocny. Ale to, co Matka Boża mówi, że czerwony zły duch walczy z Królestwem Bożym, to szczególnie dzisiaj my na świecie widzimy. To idzie fala przeogromnego kłamstwa, powielonego stokrotnie czy tysiąckrotnie przez mass media. To, co jest przeciwne prawdzie, kłamstwo. To kłamstwo jest atakowane, ono atakuje ludzi słowem, w mass media, obrazem, ale i czynem. To my wiemy, jakie kłamstwo dzisiaj się mówi o rzeczywistości małżeństwa, mężczyzny czy kobiety. Gdyby te, w cudzysłowie, kłamliwe prawdy jakieś 50 lat temu mówiono, to ludzie tamtych czasów by powiedzieli, to ktoś ma niepokory w głowie. A patrzcie, dzisiaj szatan to głosi wszem i wobec i nawet się ludzie z tego nie śmieją. Jakoś to przyjmują. To jest wielka siła. Tylko że my wiemy, że ona niedługo się skończy. To, moi kochani, nieraz w domach ludzie wstają rano, włączają czy radio, czy telewizję, lata sobie cały dzień. Ktoś po domu chodzi i w podświadomość mu wciskają te wielkie kłamstwa. Czy obrazem w ekranie, czy słowem w głośniku. I to w ludziach
rodzi owoce. Podświadomie się te kłamstwa przyjmuje, albo przynajmniej on już nas nie raża. Tak jak mówię, my się dziś z tego nie śmiejemy, że mówią, że nie ma kobiety czy mężczyzny. My, katolicy, mając prawdę pełną, musimy to widzieć. Musimy się strzec. Bo patrzcie, te mass media działają parę godzin każdego dnia na danego człowieka. A Kościół prawdę głosi tylko raz w tygodniu i to najwyżej 12-15 dni. Jesteśmy na stronie przegranej, po ludzku, ale po Bożemu jest z nami Duch Święty. I On nas uczy prawdy. Bo jak powiedziałem, można kłamać słowem, można kłamać obrazem, można kłamać czynem, postawą. To dlatego Pan Jezus powiedział: biada światu dla zgorszenia, bo czyn zły powoduje podświadome naśladowanie. A tego kłamstwa w czynie dzisiaj jest tak dużo. Patrzmy, niedawno podały nasze mass media, w tamtej ekipie rządu za 8 milionów, tylko w tej chwili nie chcę kłamać, nie wiem, czy dolarów, czy złotych, sprzedano całe bogactwo kultury polskiej nagrań muzycznych od średniowiecza do dzisiaj. To przeogromne dobro narodowe. I obecny rząd odkupił to, bo to trzeba było ratować dla Europy. Ale zapłacono za to 80 milionów, dziesięciokrotnie. Widzicie, co to znaczy kłamstwo w czynie? Albo sprzedano Włochom PKO. Ile przepłacił obecny rząd, żeby ten bank odkupić? I odkupił. Albo teraz sprzedano takiemu oligarkowi ukraińskiemu stocznię w Gdańsku. W tej chwili idą negocjacje, żeby to od niego odkupić. Oczywiście znów sobie jakąś tam odpowiednią cenę zażądał. Popatrzmy szeroko, jak nas dotyka kłamstwo. Czy przez słowo, czy przez obraz, czy przez postawy, czyny, pojedynczych ludzi, czy całych grup. A my przecież mamy pilnować prawdy. Bo kiedy Piłat Pana Jezusa pytał, jakie Twoje zadanie, żeś tu jest na świecie? Pan Jezus powiedział, ja po to przyszedłem, by dać świadectwo prawdzie. I teraz spróbujmy zrobić sobie taki króciutki rachunek sumienia. Jak ja doceniam prawdę, którą mi Pan Bóg dał? Przez nauczanie Chrystusa, które przez apostołów doszło do naszych czasów i w imieniu Pana Jezusa Kościół Święty Katolicki to robi. Ja takie pytanie. Kto z nas tu obecnych miał w ręku ten wielki katechizm Kościoła wydany kilkanaście lat temu? Czy jego oryginalne wydanie, dość gruby Bóg, czy skrócone w takiej cieńszej książeczce?
A tam jest zawarta cała prawda objawienia. Pięknie skomentowana przez Kościół. Bierzmy to do ręki. Pilnujmy prawdę. Kto w ostatnim miesiącu z nas przeczytał jakąś książkę katolicką? Albo mądry artykuł w czasopismach katolickich. Gościu niedzielnym, niedzieli, naszym dzienniku. Ile razy w dniu czy w tygodniu otwieramy Radio Maryja? Czy telewizję trwa? Czy my umiemy rozróżniać i wybierać? Czy nie ulegamy kłamstwu czynu, że to, co popularne takie od dawna hasło ludowe mówi, Panu Bogu świeczkę i tamtemu drugiemu oganek. Chciałbym, abyśmy przez nasze dzisiejsze spotkanie umieli docenić to, co mamy, ten wielki skarb, który nas prowadzi piękną Bożą drogą. Idąc za prawdą Bożą, my dopiero czujemy smak i radość życia, nie popełniamy błędów. Ileż to ludzkich cierpień jest, dlatego że ludzie odeszli od prawdy Bożej i popróbowali innej drogi. To przecież sami widzicie w życiu. Te połamane ludzkie życia, bo się ktoś na grzech otworzył, bo zamienił prawdę na kłamstwo. Tak jak wybrał kiedyś Stalin, będąc w seminarium prawosławnym. W pewnym momencie powiedział, ta prawda mnie nie interesuje. Wybrał tą drugą prawdę, Marksa. I czym skończył? Co zrobił? Miliony ludzi pomordował. No i drugi taki jego kolega z katolickiej rodziny austriackiej, Hitler. Też zmienił prawdę katolicką na przemyślenia Feuerbacha, Nietzschego. I stworzy moim kamerom. Pomódlmy się dzisiaj przed Chrystusem żywym. Panie Jezu, zachowaj Twoją prawdę w moim sercu i w moim życiu. Amen.